Witam Was na kanale Niech to Szlak. Ja nazywam się Niech to Szlak, a dzisiaj zapraszam Was na pierwszy odcinek z nowej serii filmów o nazwie Niech to Hel. Będzie to relacja z wyprawy po szlaku długodystansowym, na który wyruszyłem 16 maja 2021 i będzie to mój pierwszy szlak nizinny. Jak nazwa może sugerować, będzie to wyprawa wzdłuż Polskiego Morza od Świnoujścia na Hel. Większość trasy będę pokonywał szlakiem nadmorskim, który właśnie rozpoczyna się w Świnoujściu na styku dwóch granic, czyli polsko-niemieckiej. Jest to szlak o kolorze czerwonym, przebiega przez województwo zachodniopomorskie, gdzie nosi on nazwę szlaku nadmorskiego imienia Czesława, spojrzę na ściągawkę, bo pewnie pomylę zaraz, Piskorskiego. A w województwie pomorskim nosi on nazwę szlaku nadmorskiego bałtyckiego. Więc taka trochę dziwna sytuacja. Ma on 380 km, kończy się w Żarnowcu. Ja postanowiłem ruszyć dalej i przejść dodatkowo 70 km, docierając na sam koniec Helu, czyli Niech to Hel. W ten sam sposób pokonałem 450 km, pi razy minus, ponieważ jak to ja cofałem się wielokrotnie po kamerę. A wybór terminu nie był przypadkowy, ponieważ chciałem na ten szlak wyruszyć w momencie, gdy będzie już trochę cieplej, gdy będzie już wszystko kwitło i będę mógł się troszeczkę nacieszyć tym pięknem natury, ale chciałem uniknąć jednocześnie tych dzikich tłumów, które nadciągają nad Polskie Morze razem z latem. Obawiałem się, że mogę mieć problem z noclegami, jak również z zaopatrzeniem, ponieważ jak się później okazało, wiele sklepów, jak również noclegów w terminie przedsezonowym było zamknięte. Dlatego też postanowiłem wyruszyć na szlak z supportem. A był nim kamper. Wiem, się gra, się ma. Kamper, który podążał za mną i każdego dnia mogłem w nim przenocować. Nie musiałem też dzięki temu nieść ze sobą namiotu, śpiwora, karimaty, ubrań na zmianę i tak dalej, ale niosłem ze sobą zawsze kurtkę przeciwdeszczową, coś cieplejszego do ubrania, aparat, drona, a wszystko to w tym oto lekkim biegowym plecaku firmy Ultimate Direction. Ma on 30 litrów, jest dosyć duży jak na plecak biegowy, ale też chciałem go przetestować, czy nada się do takich dłuższych wędrówek długodystansowych z ekwipunkiem. Ten plecak jest bardzo wygodny i naprawdę fajnie skonstruowany. W zeszłym roku był to nówka, w sensie świeżo wypuszczony model. Ma on 30 litrów, dużo kieszonek, między innymi na szelkach. A jak już wspominałem wielokrotnie, w czasie wędrówek po szlakach długodystansowych fajnie jest mieć wszystkie potrzebne rzeczy pod ręką. Dlatego też chciałem przetestować, jak sprawdzą się te wszystkie kieszonki, które mam tutaj na szelkach. Niestety, na tej szelce nie jestem w stanie zamontować swojego klipsa od Peak Design, na którym mocuję aparat, którym kręcę vloga. Dlatego też postanowiłem ten aparat Lumix GH5 zastąpić czymś lżejszym, mniejszym, a mianowicie Sony ZV-1. Jest to aparat dla vlogerów, który idealnie mieści się w tej oto kieszonce. Zawsze był pod ręką. Dodatkowo nie musiałem mieć ze sobą mikrofonu zewnętrznego, ponieważ on ma w miarę dobry mikrofon. Do tego ma jeszcze takiego detketa, który ma chronić mikrofon przed podmuchami wiatru. W momencie, gdy otwieram klapkę, obiektyw się wysuwa, aparat jest gotowy do vlogowania. Jest bardzo lekki, waży, no teraz nie chcę mówić, ale jakieś 200 coś gram. Ja musiałem dorobić do niego jeszcze takiego gripa do trzymania i do zamocowania tutaj płytki do statywu, ponieważ gdy przekręcałem ją bezpośrednio do obudowy aparatu, to ta klapka się nie otwierała i nie mogłem wyjąć baterii. Musiałem
odkręcać tą płytkę i to zabierało mnóstwo czasu. Niestety, ten aparat, ja się go uczyłem dopiero na szlaku i pierwsze ujęcia z wyprawy, z pierwszych godzin wędrówki nie nagrały się, a właściwie nagrały się, a się nie skopiowały. Dlatego też ten film zacznie się dopiero za Świnoujściem. Niestety, bardzo żałuję, ponieważ sam początek szlaku był bardzo fajny. Świnoujście jest bardzo pięknym miastem i też dzikim, ponieważ nad kanałem spotkałem na przykład rodzinę lisów, które bawiły się, małe liski bawiły się przed norą. Co ciekawostka, nie mogę odnaleźć kropki rozpoczynającej czerwony szlak. Wiedziałem, że ona znajduje się gdzieś blisko polsko-niemieckiej granicy, a właściwie na niej. Niestety obszedłem tam wszystkie drzewa, słupy i tak dalej i tej kropki nie znalazłem. Nie wiem, czy źle szukałem, czy też ona znajdowała się w innym zupełnie miejscu. Ale już nie przedłużając, zapraszam Was na pierwszy odcinek z 12 nowej serii vlogów Wędrówki wzdłuż polskiego wybrzeża. Jeśli Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, komentarz, a ja tymczasem dziękuję Wam serdecznie i niech to hel. No i zaczęło padać, to prawda póki co jest taki delikatny deszczyk, ale pioruny walą, nie wiem, z 3 km stąd, więc schowałem aparat, bo w przeciwieństwie do mojego Lumixa GH5 nie jest uszczelniany. No i przystawiłem się na GoPro, więc przez chwileczkę będziemy jechać na GoPro. No i też będę miał okazję przetestować nową kurtkę. Zobaczymy, jakiej wodoodporność. Na pewno ma fajniejszy kaptur niż wcześniejsza, ponieważ lepiej przylega do głowy i nie zostaje w miejscu, gdy obracam głową, więc o! Zaczyna coraz mocniej padać. Właśnie przebiegała tutaj przez drogę sarna. Nie, to był samochód. Dobra, zaraz będzie asfalt. Miałem zrobić sobie przerwę na jedzenie, no ale w tych warunkach to chyba muszą mi wystarczyć batony. Ale to są uroki właśnie szlaków długodystansowych. Rano słońce, wieczorem deszcz. O! To błysnęło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, ale się dzieje. Całe szczęście nie muszę uciekać ze szczytów, bo ich tu nie ma. Kurtka póki co daje radę. Ale to był deszcz, który padał przez 5 minut, więc trudno cokolwiek na podstawie takiego deszczu stwierdzić. Dotarliśmy do Wolnickiego Parku Narodowego i będziemy dzisiaj nocować tutaj, na parkingu, obok rezerwatu pokazowego Żubrów. Następnie tutaj wrócę na czerwony szlak, gdzie jest punkt widokowy i dotrę do pięknych klifów. Następnie tutaj będę mijał głazy piaskowe, jestem bardzo ciekaw, jak one wyglądają. Tutaj z informacji, która jest poniżej, tutaj będzie Kikut, wieża, latarnia morska, Kikut, no niestety to jest wszystko, co na tej trasie zobaczę, albo mogę zobaczyć, bo cała reszta jest tutaj zdecydowanie poniżej. No, zobaczymy, co szlak nam przyniesie, a swoją drogą to jest po prostu zatrzęsienie komarów teraz tutaj. I ciężko się w ogóle zatrzymywać, bo to są takie chmury komarów, które nadlatują i atakują. A, i znowu zaczyna padać.
wyskoczyłem ze szlaku, a on leci gdzieś tam ze 100 metrów dalej i zastanawiam się, czy iść dalej drogą, którą szedłem i czy ten szlak się z nią zetknie, czy gdzieś tutaj przecinać przez jakieś krzaki. Trochę mi się przez krzaki nie chce iść, ale właśnie przed chwileczką tam w oddali stały dwie sarny i patrzyły, co robię. Odpowiadając na wasze pytanie, bo często zadajecie mi, czy nie boję się dzikich zwierząt w lesie, szczerze mówiąc, chyba boję się udomowanych psów wokół posesji. Sarny, lisy, zające. Myślę, że nie ma co się ich bać. Może dzika, ale jest taki sposób na to, żeby się ich nie bać. Czy sposobem, żeby się ich nie bać, jest ich nie spotkać. A żeby ich nie spotkać, to można zastosować kilka sposobów. O Boże, to były jakieś ptaszki, gołębie, które chowały się tutaj przed deszczem. Idealnie. Żeby nie bać się zwierząt w lesie, jest jeden sposób. Należy ich nie spotykać. A żeby ich nie spotykać, należy być głośno. No, może nie robić jakiś niesamowity hałas, ale informować je o tym, że się zbliżamy. Na przykład poprzez dzwoneczek, który wisi przy plecaku. Albo na przykład przez podśpiewanie sobie pod nosem. Ja lubię być cicho. Lubię słuchać dźwięków tego, co mnie otacza. Wystarczy, że na co dzień zagłuszam się przez filmy, muzykę, rozmowy. Tutaj na szlaku lubię być obserwatorem. Zbliżamy się do drogi asfaltowej, ale również zbliżamy się do jakiejś przecinki i może nią postaram się odnaleźć czerwony szlak, który jest gdzieś tam. Po 6,5 godziny marszu i po pokonaniu 29,5 km docieram do Międzyzdrojów i powiedziałbym, że to takie troszeczkę miasto w letargu. Czeka, aż się zbudzi. Już niedługo i przyjmie najazd turystów. Wydaje mi się, że to jest taki niezły kontrast w momencie, gdy jest mieszkańcy tego miasta i w okresie takim zimowym nic tu się nie dzieje, jest pusto, dużo lokali pozamykanych, a później zaczyna się sezon i właściwie nie możesz nigdzie wyjść, bo wszędzie są tłumy. Musisz czekać w kolejce, w sklepie osiedlowym, żeby zrobić sobie zakupy, które kiedyś zajmowały 5 minut, teraz zajmowało 30. Musi być to irytujące. Polskie morze. Nie wiem, co w nim ludzie widzą. Do Żubrów 1200 metrów. Nie wiem, czy dzisiaj uda mi się je zobaczyć, ale może jutro z samego rana. W sumie to nie wiem, czy to jest atrakcja płatna, czy po prostu jest zagroda i te żubry tam sobie żyją. Zaraz się przekonamy. A w sumie zaraz koło tej zagrody w pobliżu jest parking, gdzie czeka na mnie kamper, więc musiałem zejść z czerwonego szlaku. I teraz idę zielonym, a właściwie to czarnym,
właśnie czarno-zielonym, bo idą dwa obok siebie, później czarno odbija właśnie w stronę parkingu. Jest otwarte do 17, a już jest po 17. Ale gdybyście chcieli tutaj przyjechać i zobaczyć żubry, to normalny bilet kosztuje 7 zł, ulgowy 5, a karta dużej rodziny 2 zł. Od 10 czynne do 17. Chociaż tutaj jest coś innego, bo są czynnicze napisane, więc może jeszcze jest czynne. Dzień dobry, do której jest otwarte? Dzień dobry, do 20, do 19.30 sprzedaż biletów, a do 20 jest otwarte. Tu jelenie, tu dziki, a tu są żubry. Dobra, chodźcie zobaczyć. Zobaczymy żubra. Ja już w sumie widziałem z bliska żubry, ale grzech nie zobaczyć będąc tutaj. Jak słyszeliście, otwarte jest do 20, do 19.30 sprzedaż biletów. Po 20 minut można obejść wszystko i zobaczyć. Tutaj basen, wydra. Chyba ani wydra się teleportowała. O dobra, tutaj trzeba wyjść na schodki i będą żubry. Jeden żuber, drugi żuber. Gdzie tu jest trzeci żuber i tam cała rodzina żuberków. Trochę smutny widok, ale czego się można spodziewać po zwierzętach w klatce. No pełnią też funkcję edukacyjną, więc powiedzmy, że mają misję. A swoją drogą kiedyś robiłem film o żubrach w Puszczy Białowieskiej. Coś tam, nawet czytałem o nich, ale teraz wam nie powiem nic na temat żubrów. Tutaj mamy sarenkę. To był chyba najsmutniejszy widok orzeł w klatce. Orzeł bielik. Myślę, że go nie było dobrze widać na tym filmie, więc chyba kończymy naszą wycieczkę. Takie jest troszeczkę skromne te nie zoo, tylko park ze zwierzętami. Jedna sarenka, jeleń. Nie wiem, czy był, wydry nie było. Tutaj jeszcze mamy jakieś może dziki, bo takie zorane, ale też ich nie widać. Nie wiem, czy powyjeżdżały te zwierzęta na wakacje. A może jest byt dziczek, ale chyba tak, widać go. Ale tam on może podejść. Więc zobaczymy go z bliska. I spadajmy na zachód słońca. Dzik ma dosyć turystów. Schował się tam za płotkiem. Też jest smutne to, że to są pojedyncze zwierzęta, że siedzą same w tych zagrodach. Tam jest sarenka jedna, jeden dzik. Myślę, że gdyby była rodzina albo ekipa, to byłoby dużo raźniej. Tak mi się wydaje, ale nie mam pojęcia na ten temat. Dobra, uciekam stąd. Docieram w końcu na parking. To się nazywa Kwasowo. Cała droga zajęła mi 7,5 godziny. 34 km. O proszę, wam pokażę. Dzień dobry. Chyba się obraziła. No dobrze, moi drodzy, ja wam dziękuję serdecznie za to, że dotrwaliście do końca odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Niech to szlak.